W poprzedniej prezentacji, pamiętacie, zrobiliśmy kolejny skrypt w Ironiku, który pozwalał nam, zobaczcie, wstawić połączenie śrubowe bezpośrednio do naszego modelu, po prostu bazując na stałym rozmiarze. Ale zobaczcie, rzeczy się komplikują, gdy wycofamy się chociażby z tych ustawień, tak? So, usuńmy też jeszcze ewentualnie tutaj nasze otwory, to zobaczcie. Równie dobrze, ponieważ nasz silnik jest z poszeregu, możemy zmienić go na zupełnie inny komponent. Zobaczcie, wybierzmy coś na przykład większego, na przykład 404T. Zobaczmy, co nam tu się stanie. Mamy mega duży silnik. No i teraz nasze makro, pomijając to, że zobaczcie, tutaj zmieniła się nazwa naszego silnika, więc tak naprawdę musimy też tutaj pozmieniać w naszym modelu różne opcje. Ja na razie może jeszcze wezmę i zablokuję ten nasz element. Zobaczcie, tylko zmienimy tutaj ewentualnie tą część naszego kodu na nowy element, tak? Czyli połączenie mamy takie. Zobaczcie, jeżeli teraz uruchomimy nasz kod, to oczywiście te śrubki zostaną tutaj, czy powiedzmy połączenie śruby zostanie wstawione, ale niekoniecznie w odpowiednim miejscu. Oczywiście tu możemy jeszcze uruchomić nasz element, żeby wstawił nam połączenie. Widzimy, to połączenie śrubowe tutaj jest dosyć małe, tak? Nie za bardzo spełniające nasze oczekiwania. Więc no, musimy to nasz kod troszeczkę udoskonalić, żeby no, był bardziej uniwersalny w momencie, gdy będziemy wstawiali większe lub mniejsze silniki, żeby on się dostosowywał. Dlatego musimy no, przenieść nasz kod do tego naszego nowego, do naszego istniejącego poprzedniego kodu wstawiającego otwory. Skopiuję sobie fragmenty tutaj tego naszego kodu. Przede wszystkim, zobaczcie, musimy zdefiniować nie w tym miejscu, tylko w tym. Musimy sobie skopiować właśnie, że zaczynamy nasze połączenie gdzieś tutaj, tak? Begin Manage i musimy też go skończyć, czyli bierzemy cały nasz kod, który tu mamy. I skopiujemy. Dobrze, i teraz stawimy go sobie tu gdzieś na koniec naszego kodu. O, mamy te elementy wstawione. Możemy sobie jeszcze ewentualnie troszeczkę przesunąć. No i zmodyfikować. Na czym będzie polegała nasza modyfikacja? No przede wszystkim musimy, czekajcie na chwileczkę, wyłączymy sobie ten element, bo nie chcemy, żeby nam się uruchamiał. No, musimy w odpowiedni sposób wszystkie te elementy, które są zmienne, tak jak na przykład rozmiar nominalny, tak, długość śruby, typ podkładki, te elementy będą się zmieniały, więc musimy w jakiś sposób przygotować nasz, czy chociażby nazwę naszego tutaj silnika, tak. To jest łatwe akurat w przypadku, bo mamy już ją zdefiniowaną przez wskazany element, tak, to jest nazwa komponentu pierwszego, więc bez problemu możemy wstawić. Podobnie możemy tutaj też właśnie wstawić ten element do naszego kodu na później, żebyśmy już nie musieli go wstawiać, czyli wstawimy go sobie dwa razy w tym miejscu, tak? No i musimy jeszcze dodać w tym momencie pewne parametry. Na początek średnicę nominalną sobie zdefiniujemy, tak? Czyli nominal diameter. Ona będzie równa 8, tak? Bo ona tutaj, zobaczcie, 8 i ona występuje i w podkładce i w nakrętce też. Będziemy też potrzebowali coś takiego jak bolt, długość naszego połączenia śrubowego, tak? W tym podstawowym przypadku było 50, zostawmy na razie 50 jako referencję, bo będziemy do tego jeszcze sobie potem wracać. No i potrzebujemy w tym momencie zdefiniować sobie całą masę zmiennych, które będziemy tutaj wypełnimy te zielone pola w tym poleceniach wstawienia komponentu z Content Center. Czyli tak, zaczniemy sobie od takich zmiennych jak washer standard, co będzie po prostu łańcuchem. Zdefiniujemy sobie
Osher Size Designation i zdefiniujemy sobie coś takie jak Washer name. S string też i tu też mamy S string i to się wszystko równa. I podobne zmienne zdefiniujemy sobie też dla śruby. Zamienimy sobie na bolt elementy i zamienimy sobie to też na bolt i tak samo będzie dla nakrętki. W ten sposób mamy zdefiniowane zmienne, które później wystarczy, że podczepimy sobie w reszcie kodu i wszystko powinno nam ładnie działać, nie musimy przepisywać, poprawiać za każdym razem naszego kodu. On tu będzie nam poprawnie się odbywał. Zobaczcie, washer standard. Jeżeli zerkniemy sobie na podkładkę, to washer standard to jest to. W naszym przypadku załóżmy, że będziemy korzystali w naszym połączeniu akurat z takiego standardu. Podobnie dla bolt standard to mamy tutaj ten fragment też o kodu. Też możemy sobie go zdefiniować. No i nad standard to będzie akurat ten kawałek, czyli standard śrubki to będzie ten element. I to jest proste. Washer size designation. Zobaczcie. Size designation składa się z rozmiaru nominalnego i z jakiegoś tam końców przyrostka, tak? Jeżeli sobie to weźmiemy i skopiujemy i tu wstawimy, no to możemy od razu widzimy, że tak naprawdę to będzie się składało z sumy, tak? Nominal diameter i takiego przyrostka na końcu. W przypadku śruby to mamy coś takiego. Czyli składa się zarówno z nominal diameter, ale po przedrostku 8, tak, czyli m, tak, i wtedy dodajemy zamiast 8, wstawiamy sobie nominal diameter. Później dodajemy co? Spacja krzyżyk, czyli x spacja. I potem dodajemy sobie jeszcze na koniec, widzicie tutaj, długość. I długość, czyli to będzie nasz podlęk. I podobnie jest, zobaczcie, a, ładnie podobnie. Jeszcze prościej jest, zobaczcie, w przypadku śruby, bo tak naprawdę to będziemy potrzebowali tylko M8, czyli nakrętki M8 będzie. Dobra, no i teraz tak, nazwa podkładki, zobaczcie, podkładka się nazywa czemu? Standard i Size Designation. I tam jakiś okonek, czyli zobaczcie, nazwę zdefiniujemy sobie właśnie jako sumę. Standardu. Oczywiście mamy spację, tak? Tutaj jest spacja i size designation. Czyli washer size designation. W przypadku bolt name będzie podobnie. Mamy standard, tak? Czyli standard, spacja i dodamy sobie na końcu size designation, czyli bolt size designation to jest ta część. Kopiuj, ok. No i w przypadku śruby mamy bardzo podobny skład, układ, tak? Który składa się z właśnie ze standardu nakrętki. Później dochodzi spacja. I później dochodzi nam właśnie na designation. Czyli. O, i mamy zdefiniowane. No teraz niestety musimy jeszcze tylko popodmienić te rzeczy, tak? Czyli mamy bolt, nazwa. Czyli to mamy bolt name. To jest ta część. Wklejamy. Oczywiście do niej doklejamy w końcu, w tym przypadku jedynka. Standard dla bolta, czyli bolt standard to jest T.
ta część. Klikamy i nazwa, nie nazwa, tylko designation, to jest ta część i to będzie w tym przypadku ten element. Dalej. Kolejna, czyli mamy podkładkę. W podkładce będziemy tak mieli, no po kolei bierzmy. Standard to będzie tutaj. Washer size designation to jest to. Wrzucamy sobie w tym miejscu. No i nazwa. Nazwa to będzie właśnie to, czyli washer name. I oczywiście na końcu z odpowiednią cyferką. Oczywiście możemy sobie tą część, zobaczcie, bezpośrednio skopiować, tak, bo tutaj tylko zmieni nam się dwójeczka, no i mamy ten element zrobiony. Zapiszmy na razie, program błędu chyba nie zrobiłem, żadnego z komunikatu nie dostaliśmy, no i zostało nam na koniec właśnie nad standard, tak, czyli to będzie to, size designation to będzie to, zamiast tego. No i nazwa to będzie nasz nut name, czyli to będzie tutaj ta część z dodaniem na końcu jedynki. Dobra, mamy te elementy zrobione, ale wiemy, że będzie zmieniała się średnica i długość naszego elementu, tak? Skąd wziąć te informacje? No zobaczcie, mamy je oczywiście tutaj zdefiniowane przede wszystkim. Jeżeli otworzymy sobie silnik, to widzimy, że otwory są gdzieś tutaj zdefiniowane, były, chyba jeśli już będą, tu są otwory, tak? One korzystają z jakiejś tam zmiennej, która je to opisuje. Widzicie, to jest ta. I tak naprawdę ona znajduje się tutaj w tabeli. Jeżeli wejdę do tabeli, to zobaczcie to. To jest hall diameter, tak? Czyli raz, dwa, trzy, czwarta kolumna. Z kolei G, 11 kolumna, to jest po prostu grubość tej podstawy. Zresztą to chyba w poprzedniej prezentacji pokazywałem, czyli to. To jest właśnie parametr G. Więc te dwa parametry musimy odczytać z naszego modelu i musimy też odczytać grubość naszej płyty. Nasza płyta ma po prostu parametr zdefiniowany thickness i to będzie ten parametr. Dobra, czyli te elementy są zdefiniowane. No więc musimy teraz w jakiś sposób je tutaj wprowadzić do naszego kodu, żeby program wiedział, co to są za parametry. Więc zdefiniujemy sobie takie elementy. Na początek zmienną hole diameter 1. To będzie średnica otworu, która znajduje się właśnie w komponencie pierwszym. IPart member row 4 to będzie value. Czyli w ten sposób udaje mi się odczytać parametr, który jest tam zapisany. I podobnie możemy zdefiniować sobie też, zobaczcie, base thickness, tak? Która będzie dokładnie z tego samego komponentu silnika pobierana, tylko to jest ten parametr G, który był tak naprawdę, jak tam pamiętacie, na 11 kolumną w tym wierszu. No i jeszcze mamy plate thickness, plate thickness, to będzie tak naprawdę parametrem parametr i to będzie właśnie z komponentu drugiego, bo to jest ten drugi komponent, który wskazaliśmy.
i wartość jego będzie, powiedzmy, i parametr to będzie właśnie thickness. Dobra, ja mam odczytane te elementy. Kolejny krok, który musimy zrobić, no to w tym momencie wyznaczymy sobie, czyli na razie, czekajcie, sobie zablokuję te elementy, bo one na razie nie będą potrzebne, za chwileczkę sobie je obliczymy. Musimy teraz zdefiniować, tak, początkową długość naszego połączenia. Bolt, a właściwie length, zdefiniujemy sobie na początek, o, może zróbmy inaczej. Tak. Bolt length będzie równe na początek 0. I teraz będziemy potrzebowali jeszcze zdefiniować sobie pewną macierz. Macierz różnych długości śruby. No i zapiszmy sobie zmianę, bo zobaczcie. Jeżeli wejdziemy sobie do Content Center, wejdziemy sobie chociażby do naszej tu śruby, czyli zobaczymy sobie tabelę. No to widzimy, że mamy dla różnych, może nawet tutaj będzie gorzej patrzeć, spróbujmy to wstawić sobie jednak z Content Center. O. Czyli tu gdzieś kliknę, zobaczcie, że dla M8 mamy takie długości dostępne śruby. Dla M10 mamy inne, dla M12 mamy inne. Musimy w tym momencie no, w jakiś sposób zapisać sobie, zapamiętać sobie te wszystkie możliwe pozycje. Będziemy zapisywać je sobie tymczasowo w takiej macierzy właśnie elementów całkowitych, które to będziemy mieli. Więc to, co musimy zrobić, to właśnie zdefiniować sobie tutaj to właśnie taką zmienną, która będzie odpowiadała nam właśnie za sekcję długości. To jest macierz zdefiniowana jako składająca się z elementów całkowitych. No i teraz musimy dopasować otwór, czy średnicę nominalną do otworu. Wiadomo, otwór na przykład 9 to będzie M8 i automatycznie też zdefiniować dla M8 odpowiednie długości połączeń. Zrobimy to, zdefiniujemy sobie taką sekcję Pick Matching Bolt Length with with hole diameter. I robimy to. Zrobimy to za pomocą polecenja select case. Select case. Tak? Co będziemy poszukiwać? Będziemy brali sobie po prostu naszą hole diameter 1, tą, którą odczytaliśmy. Zakończymy tam naszą sekcję wyboru and select. I tak, w przypadku gdy nasz otwór będzie miał na przykład wielkość równą 9, no to wiadomo, że nominal diameter, ten, który użyliśmy sobie tutaj, zobaczcie ten nominal diameter, o, wtedy jego wartość będzie równa 8. Wiadomo, będzie to połączenie M8. No i możliwe połączenia będą równe, no musimy coś spisać niestety, tak? Ja mam pod ręką tu kartkę, na której sobie zapisałem, zobaczcie, są 20, 25, no i tak dalej, moglibyśmy to przypisywać, nie chcę mi się w tej chwili tego robić, dlatego zobaczcie, mam tutaj zdefiniowaną taką już tabelę tych ustawień. Ja po prostu to wezmę i tutaj wkleję. Zobaczcie, dla 9 będziemy mieli M8, dla otworów 11 wiadomo będzie M10, dla 13,5 będziemy mieli M12 i takie różne długości są dostępne i takie elementy będą tutaj u nas pracowały. I teraz tak, wiadomo, że długość śruby to nie tylko będzie grubość tej bazy podstawy silnika, jak i też płyty, ale też do tego nam dochodzi, musi być śruba być trochę dłuższa, mamy podkładka dochodzi, podchodzi nakrętka, więc musimy w jakiś sposób ją w tym momencie wybrać, więc ona będzie zależna, więc zdefiniujmy sobie taką zmienną. Required bolt length,
i będzie to równe tak naprawdę sumie. Weźmiemy sobie właśnie grubość bazową silnika plus do tego dodamy sobie grubość naszej blachy, tak, czy tej podstawy, do której mocujemy. No i wiadomo, ona musi być trochę większa. I ja sobie wymyśliłem, że ona będzie powiększona razy na przykład 1,35. Powinno wystarczyć. Odpowiednio dłuższa będzie śruba. I teraz tak, jak odgadnąć, która śruba jest w tym momencie, jaka jest prawdziwa długość tej śruby? Zrobimy to w ten sposób, że będziemy przeszukiwać wszystkie po kolei te, zobaczcie, wartości i sprawdzać, czy dana długość nie jest przypadkiem większa od tego tutaj. Jeżeli będzie większa już, to znaczy, że jest ta właściwa śruba i będziemy dalej ich szukać. Czyli przeszukamy sobie każdą pozycję z tego tutaj, z tej macierzy. Załóżmy, nazwijmy sobie jakoś tam LE. LE, tak? Gdzie, w czym będziemy szukać? W tej właśnie macierzy. No i teraz, jeżeli, co się będzie działo? Jeżeli właśnie nasza długość wymagana, piszemy sobie if, nasza długość wymagana jest mniejsza bądź równa LE, czyli tej długości, którą mamy tutaj zdefiniowaną, no to wtedy tak naprawdę nasza długość śruby, tak, czyli bolt length, ten taki docelowy, ma się równać po prostu LE. No i jeżeli program nam, a ponieważ każda następna wartość będzie spełniała ten warunek, więc musimy w jakiś sposób zatrzymać przeszukiwanie, więc możemy to zrobić za pomocą po prostu wyjść z tej pętli exit for i to nam się w tym momencie zatrzyma. No i teraz, jeżeli się nie pomyliłem nigdzie, to powinno to w jakiś sposób nam zadziałać, tak? Mamy tu otwory, mamy. To spróbujmy jeszcze na razie te otwory stąd usunąć. Silnik mamy wstawiony, no więc spróbujmy uruchomić naszą regułę. Czyli bierzemy uruchom regułę, wskaż silnik, wskaż płytę. Chwila prawdy, śruby są niby wstawiane. Zobaczcie. I zostały zamocowane, ale gdzieś jeszcze jest jakiś błąd. Bo gdzieś jest tutaj, coś się stało z podkładką, coś się stało z naszym elementem. Aha, no wiadomo. Zapomniałem gdzieś jeszcze dodać, że jest odpowiedni rozstaw musi być brany tych elementów. Skąd ten rozstaw jest brany? No wiadomo, musimy go w tym momencie tutaj usuniemy sobie te elementy. Jeszcze raz sobie to usuniemy, wycofamy się. Brakuje nam jeszcze jednego parametru, czyli wiązanie, które tu było dalej zrobione, czyli constraint washer 2. O, offset. Ten offset dla nas jest po prostu ważny. I ten offset będzie tak naprawdę równy czemu? Będzie równy właśnie temu. To jest nasz offset. Plus 2 razy 1,6. A pytanie, czy ta podkładka pewnie będzie grubsza i jaki w tym momencie jej parametr będzie, więc musielibyśmy w tym momencie też się zastanowić, musimy zdefiniować sobie jeszcze chyba jedną zmienną, która będzie nam definiowała washer thickness, którą będziemy potrzebowali w naszym modelu. Jak ją odczytać w tym momencie jeszcze? Aha, wiem jak się nazywa nasz komponent, to jest washer name 1. Aha, czyli dobra, dwa razy możemy parametr, tak?
Washer jeden name. I to będzie parametr SD. Akurat. Coś jeszcze tu przekombinowałem. Brakuje nam jeszcze jakiegoś układu. Set. A chyba jeszcze jednego nawiasu brakuje. Dobra. Czyli to mam już zdefiniowane. Zapiszmy sobie i sprawdźmy teraz, czy nasza reguła nam się uruchomi. Czyli otworów to nie mamy. Spróbujmy w tym momencie run roll. Wybieramy ten element, wybieramy ten element. I połączenie jest no, trochę słabe. Jeszcze widać, że jeszcze przydałoby się ewentualnie troszkę dłuższy element, troszkę dłuższy ten współczynnik dodać do naszego tutaj parametru. Czyli, no cóż, spróbujmy jeszcze raz, usuniemy sobie te elementy. I stąd też usuniemy to wycięcie. I w naszym tutaj kodzie jeszcze widzicie ten współczynnik, dajmy może 45. Oczywiście no, sposób wyznaczania tego może być jeszcze inaczej robiony. Ale widzimy, że już całkiem nieźle to wygląda. No i na koniec została nam jeszcze tylko jedna opcja, czyli ten szyk, który tam będzie robiony. Czyli musimy wziąć i poprawić nasz kod. Czyli tą część odblokujemy. Tak. No i musimy w niej tutaj zdefiniować jeszcze te parametry, chociażby tutaj, jaki będzie rozstaw tych elementów. I te parametry też mam zdefiniowane wcześniej i one będą w tym momencie dosyć łatwo do zdefiniowania. Zdefiniujemy sobie takie dwa parametry. Row spacing i to będzie znowuż wartość z akurat z tej, ja pamiętam z tej naszej, sobie skopiujemy z tabeli. W tabeli mam też zdefiniowane akurat to, akurat już nie będę tam wchodził, żeby pokazywać. To jest tak naprawdę w tym momencie wartość z kolumny akurat trzeciej. Z tym, że nasz element był robiony z amerykańskim elementem, więc musimy go niestety pomnożyć przez 25 i 40. I podobnie zrobimy sobie taką kolumnę, jeszcze jeden parametr, który będzie się nazywał column spacing. Czyli wpiszemy sobie column spacing i to będzie parametr w momencie szósty, który odpowiada akurat z tej tabeli, tak wynika. No i musimy tylko w tym momencie jeszcze w tym naszym element modelu no, wstawić te wartości, czyli tu będzie prawdopodobnie row i drugi parametr to będzie czy dobrze to zrobiłem, tylko patrzę jeszcze. No, zobaczmy. A ja wiem, że być może zamieniłem jeden z drugim. Sprawdzimy, czy nam to ruszy, czy będzie dobrze. Jeżeli dobrze, to będziemy mieli chyba wszystko zdefiniowane poprawnie. Czyli otwory jeszcze nie są usunięte, usuniemy jeszcze sobie otwory. No i sprawdźmy, jak teraz to nam się zadziała. Jak nie zadziała, to nie zadziała. Widzimy, że chyba przesadziłem z wartością. To nie będzie dwa razy, tylko jeden raz. Mój błąd. Czyli sprawdźmy tutaj ewentualnie w tym ustawieniach. No już nie będę poprawiał. Czyli to jest ten drugi
która wartość podzielmy przez 2, zobaczymy co nam tu wyjdzie. No tak, czyli to był mój błąd. A, nie pamiętałem dobrze tego parametru, więc tak naprawdę to, co trzeba zrobić, to oczywiście tutaj w tym naszym kodzie, gdzie wyznaczałem ten element A, to będzie tu. Skopiowałem przecież jeden na drugi i stąd ten mój błąd tu się pojawił. No dobra, czyli mamy elementy zdefiniowane. Wszystko powinno nam teraz działać poprawnie i w ten sposób to była ostatnia nasza prezentacja. A w tym cyklu, jak widzicie, spędziliśmy no, sporo długich minut, ale myślę, że udało mi się Wam pokazać, jak może do tego dojść. Tak? Przy okazji też niektórzy może poćwiczyli takie bardziej zaawansowane budowanie po prostu bardziej rozbudowanych kodów, bo jak widzicie, ten kod naszej reguły z czasem rozrósł się do wiele linii. Mamy tu prawie 167 linii, więc troszeczkę się napisaliśmy, no ale myślę, że efekt warto było poczekać i mieć tak zautomatyzowane tą technologię, czy wstawianie tego naszego, tych elementów, tych połączeń. Dziękuję za uwagę, no i zapraszam na kolejną prezentację.